Pani Maria Korzeniowska, widzicie, bierze lutnię do ręki. Ten instrument, jak Pani już powiedziała mi wcześniej, jest kopią instrumentu prawdziwego, bo to, ten instrument ma tylko 70 lat. Tylko 70. Bo te inne instrumenty, które pochodzą z wieku XVI, to są tylko w muzeach, są niezwykle drogocenne, prawda? W Krakowie są takie instrumenty, Pani Mario? Z tego, co wiem, to nie ma. Nie ma. A w Polsce w ogóle są takie instrumenty? Są w muzeach, we Włoszech na przykład. We Włoszech. W Mediolanie. Mediolanie, właśnie. No, z tego, co wiem, też jest muzeum w Wiedniu. Aha, w tym Muzeum Instrumentów Muzycznych, tak, bo jest takie w Wiedniu Instrumentów Muzycznych, tak. Popatrzcie, w taki sposób zapisywano nutki na lutnie. To się nazywa tabulatura lutniowa. Pisana oczywiście czym? Komputerem czy ręcznie? No ręcznie. Czy w tamtych czasach były komputery? No skąd? Nie było. A były telefony? No też nie, oczywiście. To powiedz, renesans to XVI wiek. Renesans to XVI wiek. To jest trudne słowo, prawda? Trudne, ale zobacz, wszyscy powtórzą. Renesans. Renesans. Proszę bardzo. Trudne słowo? A skąd? No właśnie. Wykształciła się gitara, ale ta gitara to nie jest taka gitara jak współczesna gitara, tylko to jest gitara barokowa. Powtórzymy. Gitara, ale dwa słowa, już. Gitara barokowa, bo ona w tamtej epoce była. Tylko wiecie co? Ona chyba ma mniej strun niż dzisiejsza gitara. Pani Mario, może Pani bliżej podejdzie do nas, tak? Popatrzcie. Ta gitara jest taka smukła i ona ma tylko 5 strun. Lutnia miała strun różnych, 9 i 7, 11 i zależy w jakiej epoce i gdzie, prawda? Thank you.
pani Maria Korzeniowska, której bardzo dziękujemy, że zechciała przyjechać z Krakowa i zaprezentować tę propozycję. Także mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy, i pani, i my, jesteśmy usatysfakcjonowani tym spotkaniem muzycznym, które gdzie od epoki renesansu aż do współczesności przeniosła nam nie kto inny, tylko pani. Pani podała ten zestaw utworów, który tutaj dzisiaj zaprezentowała wam. Także dziękujemy pani, dziękuję wam, dziękuję nauczycielom. Zapraszam do szkoły muzycznej w przyszłym miesiącu. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.